Witam wszystkich. Dziękuję za przedstawienie. Nazywam się Mariusz Sieraczkiewicz i nasz główny temat to będzie mantra architektoniczna. Co to takiego jest, to jeszcze się okaże. Na początku zadamy sobie takie pytanie. Gdzie marnujemy nasz czas? Gdzie marnujemy nasz czas? No bo w zasadzie tak, jeżeli myślimy sobie o tym, co się dzieje na co dzień, to nie ma czasu na testy. No każdy wie, testy jednostkowe, każdy wie, że okej, no to jest fajna sprawa, dobrze jest testować, powinniśmy to robić, no ale jak ja mam to robić, skoro mam szacowanie, ono jest obcięte o połowę? To gdzie, kiedy robić te testy? Nie ma czasu. Nie ma czasu na refakturyzację. No, refakturyzacja jest ważna, tak? To jest w ogóle fajna sprawa, zrefakturyzować kawałek kodu, który fatalnie wygląda, z którego się nic nie da przeczytać i nagle, żeby zrobić z tego coś nadzwyczajnego. No ale jak mam to robić, skoro mój szef, kierownik się na to nie zgadza, bo nie ma na to czasu. Nie ma czasu na przykład na przeglądy kodu. Bo na przykład pytam, okej, robicie przeglądy kodu? Pewnie, tak, robimy przeglądy kodu. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne, bo w ten sposób możemy się uczyć, możemy udoskonalać nasz kod. Mówię, no super, a kiedy ostatni raz robiliście te przeglądy kodu? Kiedy ostatni raz robiłeś przegląd kodu? Tak gość przez chwilę myśli i mówi, no tak z 3 miesiące temu. A mówię, aha, no wiesz jak to jest, no. Nie ma czasu. No i pytanie w takim razie to, co się dzieje z tym czasem? Gdzie on jest pogrzebany albo gdzie go tracimy? Ponieważ zapewniam was, nieważne jak doskonali jesteście w swoim fachu, jak doskonali jesteście w zarządzaniu czasem, to ten czas nam ucieka. Nie ma takiej opcji, żebyśmy jakoś wykorzystywali go optymalnie, ekstremalnie. On zawsze nam ucieka w różnych miejscach i z różnych powodów. My akurat tutaj przyjrzymy się jednemu z tych powodów, który uważam, że jest bardzo istotny i sam już się przekonałem, że to akurat wiele zmienia, coś, co właśnie doprowadzi nas do mantry architektonicznej. Kilka takich przykładów, jeszcze żeby uzmysłowić, co się często dzieje w naszych projektach. Załóżmy, przychodzę do nowego projektu. Jestem nowy, znaczy jestem doświadczony, mam już kilka lat za sobą, już nie jeden projekt zrobiłem, ale okej, zmieniam firmę i zaczynam. No to oczywiście wszyscy mnie witają, mówią co i jak. No może nie wszyscy, ale przynajmniej ktoś mnie wprowadza, tak? Mówi, okej, tutaj masz taki stos, 100 kartek, to są różne regulaminy, podpisz. No, nie musisz czytać, ważne, żebyś podpisał. Dostaję konto w jakimś systemie HR-owym, dostaję uprawnienia, dostaję informacje, okej, tu jest repozytorium, tu jest to, tamto, super. Mam bazę do tego, żeby pracować. Fajnie, no okej, ale żeby pracować, no to muszę wiedzieć w ogóle, o co chodzi w tym systemie, jak on działa, jak jest skonstruowany, jakie są, w ogóle jak coś chcę zacząć robić, to od czego zacząć, gdzie, co i jak. No tutaj też różnie z tym bywa. Czasami scenariusz jest taki, że przychodzi Wojtek, który pracuje już 10 lat i przynosi taki znowu stertę dokumentów i mówi, wiesz co, no to jest nasza dokumentacja. Wiesz co, przejrzyj ją. Nie? Tak patrzysz, mówisz, kurczę, 400 stron? I to, mam to przeczytać? Mówi, no tak, no wiesz, tam chodzi o to, żeby tak się zorientować, żebyś wiedział mniej więcej o co chodzi. No mówię, aha, a w ogóle no, będę w stanie, czy w ogóle się połapię, o co chodzi? No, mówię, no wiesz, no bardziej chodzi o orientację. Jeszcze Wojtek na koniec mówi, tylko wiesz co, bo tam, no wiesz jak to jest z dokumentacją, ona no, nie wszędzie jest aktualna, ale no, dasz radę, no chodzi o to, żebyś po prostu zobaczył, się zorientował, żebyś wiedział, czego się możesz spodziewać. No i mówisz sobie, no dobra, no to się zaczynają schody. No i czytasz dokumentację. Pierwszą stronę, drugą, trzecią.
po czwartej już zasypiasz i mówisz, bez sensu, zostawiam to. Najlepiej będzie to sprawdzić w boju. Tak? Czyli zacznę coś implementować, zacznę coś robić, no to wtedy po prostu to jest najlepszy sposób nauki. No i to jest jakiś sposób. Rzeczywiście w ten sposób się czegoś nauczymy. Ale prawdopodobnie, jeżeli mamy do czynienia z jakimś niebanalnym systemem, to przynajmniej ze 3 miesiące mi to zajmie, zanim w ogóle zacznę się orientować i łączyć te kawałki za sobą. Nie mówiąc o tym, że przez te 3 miesiące to ja już naklepię masę kodu, który pisałem, nie mając aż takiej świadomości, jak to wszystko działa. No, w związku z tym nie powstanie tam nic. No może nie nic, ale no, to nie będą nadzwyczajnie dobre rzeczy. I tak często bywa. Gąszcz i orientuj się w terenie. Inny przykład. Przeglądy kodu. Załóżmy, robię przegląd kodu. Tak? Patrzę. O, fajnie, tutaj fajnie jest to zrobione, fajne rozwiązanie. Tu patrzę, o, no, tu tą zmienną można by inaczej nazwać, tą klasę można by inaczej nazwać, ona tam za dobrze tego nie oddaje, jakby swojej intencji. O, tutaj bym wydzielił fabrykę. Tak nagle patrzysz, ale zaraz. Co w tym serwisie robi JSON? Dlaczego w ogóle tutaj ktoś się zajmuje JSON-em? Czy jest to serwis? Przecież my się w serwisach znaczy nie przerabiamy JSON-a, to nie to miejsce, to gdzieś indziej jest to miejsce. I mówisz do gościa, hej, dlaczego zrobiłeś tutaj tego JSON-a? Dlaczego tam obrabiasz JSON-a tutaj akurat? Ten gość patrzy i tak mówi, zaraz. A wiem, bo ja to zobaczyłem w innym serwisie. I tam też tak było. Mówisz, jak to? No, niemożliwe. Przecież my takich rzeczy nie robimy. No, jak to nie? No zobacz. Otwiera kawałek kodu, patrzysz, kurde, no rzeczywiście. Ktoś już tam tak zrobił, nie? Mówi, ale wiesz, to nie jest jedyne miejsce, bo jeszcze tu i tu. Patrzysz, kurna, no rzeczywiście. Ktoś tutaj przerabia to, Jezus, no kto w ogóle robi takie rzeczy? Jesteś wkurzony, każesz gościowi, znaczy każesz, no mówisz, okej, wiesz co, trzeba to poprawić, tak dalej. Szukasz w repozytorium blame, tak? Kto zawinił? I się zaczyna. Okej, jeszcze inny przykład. Bugi. Pracujesz z bugiem. Patrzysz i mówisz, kurna, ja pierdzielę, co to jest? Jak można było coś takiego napisać? W ogóle XML tutaj, w tym miejscu? Boże, o co chodzi? I tak sobie spędzasz 20 minut bluźniąc tylko i wyłącznie na to, że widząc, co takiego masz w tym kodzie, kto coś napisał. Oczywiście później znowu robisz, sprawdzasz na repozytorium, okazuje się, że tam część tego sam napisałeś. Też się tak zdarza. Kilka różnych historii, różne wycinki z różnych perspektyw, ale one mają jedną rzecz, przynajmniej jedną rzecz, no mają kilka wspólnych, ale przynajmniej jedną rzecz. To jest taka, że tak naprawdę często pracujemy nad jakimś systemem, który no, jest złożony, skomplikowany i często tak do końca nie ma takiego jednoznacznego zrozumienia, co, gdzie, w jakim miejscu powinno być. Im większy system, im więcej ludzi pracuje nad tym systemem, a już tym bardziej niech to będzie tak, że jest jakiś zespół bazowy i część jest outsourcowana na zewnątrz, no to już tym bardziej robi się poważny problem. I między innymi przez takie rzeczy tracimy mnóstwo czasu. Tym rzeczom właśnie się przyjrzymy. I wtedy nie mamy czasu na rzeczy ważne, jeżeli tracimy go gdzieś indziej. Jedno z takich ważnych pytań, które wydaje się banalne, to jest pytanie, z jakich klocków składa się twój system? Ja akurat, ponieważ pracuję z różnymi zespołami, często zadaję to pytanie. Czyli zaczynam pracować z zespołem i zadaję pytanie, okej, z jakich klocków składa się ten system? Więc narysuj mi to, powiedz tak, jak ty to rozumiesz, tak jak to widzisz. I powiedz mi, okej, jak już narysujesz te klocki, to w takim razie, okej, to co robi ten klocek? Co tu się powinno dziać, a co się nie powinno dziać? No i co się okazuje? Tak mniej więcej na pewnym poziomie, jak powiedzmy z 5 osobami się porozmawia,
no to też to, co oni rysują, piszą, jest podobne. Ale jest podobne. Powiedzmy, różnice są na poziomie 10%. Czyli na przykład, jeżeli mamy kontroler albo coś podobnego, to powiedzmy, duża część się zgadza, ale parę osób mówi, że okej, w kontrolerze robimy to, 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 a inne mówią, nie, nie, takie rzeczy nie robimy, tylko robimy tam trochę inne albo jakoś inaczej to robimy. Więc niby rozumiemy ten system tak samo, ale jest parę rzeczy, które nam się gdzieś po drodze rozjeżdżają. I dlatego czasami to jest dość ciekawe pytanie. Taki można sobie zrobić test, który zresztą za chwilę wam pokażę. Jeżeli pracujecie z zespołem, jeżeli jesteście liderem, jeżeli jesteście jakimś rodzajem architekta, albo nawet jeżeli jesteście członkiem zespołu, ale na przykład możecie wpłynąć na to, jakby, jak działa zespół, działacie na przykład skramowo, to zróbcie sobie taki test, żeby każda osoba w zespole po prostu wzięła kartkę i nawet po prostu jeden klocek, żeby rozpisać, co tam powinno się dziać, co się nie powinno dziać i sprawdźcie, jakie odpowiedzi otrzymacie. I myślę, że się mocno zdziwicie, znaczy mocno. Zdziwicie się. Może różnice nie będą wielkie, ale to właśnie te drobne różnice powodują, że gdzieś tam później w tym wielkim systemie, którego tak naprawdę no, nikt do końca nie ogarnia, to takie rzeczy się skalują. Te różnice się skalują. W związku z tym no, kod nam się rozjeżdża. Więc to jest ważne pytanie, czy na pytanie, co robi kontroler, czy wszyscy dadzą tę samą odpowiedź. I tę samą to jest taka istotna kwestia. To jest też trochę tak dla porównania, jakbyśmy po prostu pisali kawałek tekstu albo kawałek książki i używali no, języka ludzkiego, ale tak jakby w trochę różnych wariantach. Trochę niemiecki, trochę angielski, trochę... Czyli niby no, ma to sporo wspólnego. Jeżeli chociaż trochę się orientujemy w tych różnych językach, to sobie to poskładamy. Ale no, wychodzi z tego taka lekko dezorientacyjna treść, którą trzeba się trochę namęczyć, żeby ją rozpoznać. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy takiego gościa James Joyce. Ktoś kojarzy? Ręka do góry. O, no to całkiem nieźle, jak na tego typu konferencje. To jest gość, który no, robił bardzo różne dziwne rzeczy. Żył 100 lat temu, napisał tak, z dwóch książek, jest bardzo znany. Takich, których praktycznie mało kto jest w stanie zrozumieć. Mało kto jest w stanie przeczytać. Jedną z nich jest ostatnią książkę, którą pisał ileś tam lat, Finnegan's Wake. To jest właśnie książka, w której treść jest sformułowana za pomocą mieszaniny różnych języków. Tak, angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Oczywiście to wszystko jest ubrane w pewną formę taką poetycko-literacką, ale w każdym razie można powiedzieć, że chyba na palcach dwóch rąk można policzyć osoby, które były w stanie to zrozumieć, które w stanie są przeczytać tę książkę. I być może to jest coś fajnego, wyzwanie, okej, wziąć tę książkę, przeczytać i próbować cokolwiek zrozumieć, chociaż nawet jakieś pojedyncze zdania, no ale pytanie, czy o to chodzi, żebyśmy jakby mieli podobne wyzwania w naszych systemach. Bo w efekcie każde różnice, drobne różnice prowadzą do erozji architektury. Często jest tak, że z zespołami pracujemy nad architekturą i no, się zastanawiamy, okay, jak jest, jak ma być, co jest sens zmieniać, czego nie ma sensu zmieniać. Tylko jest taka prawda, że nieważne, jak świetną architekturę wymyślimy, jeżeli będziemy się rozmijać w zespole, tak? Im większy zespół, tym jest to bardziej prawdopodobne. I będziemy się bardziej rozmijać w zespole, co znaczą te klocki, to nawet najlepsza architektura nic nie pomoże, nic nie da. System będzie powoli erodował i prędzej czy później skończymy z wielką kulą błota. Więc naturalną konsekwencją jest to, że nasz system zaczyna erodować, jeżeli nie mamy wspólnego zrozumienia. Dlatego jeszcze raz mam taką prośbę, czy jak wrócicie do swoich zespołów, sprawdźcie, jak to jest, zróbcie test.
Poproście każdego, żeby narysował klocki i żeby określił, jak ten system, co te klocki robią, co robią, czego nie robią. To będzie bardzo dobry sprawdzian. Tym bardziej, że kiedy jesteśmy w jakimś sensie liderami, a trochę tak zakładam, że osoby, które przyjeżdżają na konferencję, to nie są normalni ludzie. To programistów Java w Polsce jest około 30-40 tysięcy. Tak? Tutaj jest 500 osób. Tak? Więc to musi się chcieć. Tak? Trzeba chcieć się rozwijać, trzeba chcieć szukać jakby nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Więc tu nie przyjeżdżają, że tak powiem, osoby banalne. Tak? Przyjeżdżają ludzie, którzy chcą szukać. To oznacza, że prawdopodobnie jak weźmiemy sobie krzywą Gaussa, to my, te osoby, które tu przyjeżdżają, są na tym skraju tych, powiedzmy, właśnie najlepszych, tych liderów, którzy szukają ciągle odpowiedzi. Ale nie wszyscy są tacy. Często to nas boli. Dlaczego ci goście w tym zespole nie wszystkim tak bardzo zależy? Dlaczego nie wszyscy tak bardzo się starają? Albo może się starają, tylko tak naprawdę nie są aż tak dobrze i tyle. My często jako liderzy wydaje nam się, że ponieważ my jesteśmy tak dobrze, sporo wiemy, się orientujemy, zależy nam na tym, to innym też będzie zależeć. I często tak nie jest. Albo nie musi tak być. Dlatego warto rzeczywiście mieć jakiś sposób, narzędzie, żeby się upewniać, czy te inne osoby, czy rzeczywiście my wszyscy rozumiemy to tak samo, to co się dzieje w naszym systemie. Tym bardziej, że tu jest takie ciekawe równanie, oczywiście to nie jest równanie matematyczne, więc nie bierzmy go tak dosłownie pod uwagę. Natomiast kiedyś widziałem takie równanie, że to, czy jesteśmy zadowoleni, to zależy od jakby dwóch czynników. Jak się ma rzeczywistość do naszych oczekiwań? I jeżeli jest pewna różnica, czyli na przykład to, jak ludzie w naszym zespole podchodzą do tematu w porównaniu do nas, jeżeli ta różnica jest duża, im jest większa, tym jesteśmy mniej zadowoleni, tym bardziej jesteśmy sfrustrowani. Im ona jest mniejsza, bo im bliżej ta rzeczywistość jest bliższa oczekiwań, tym jakby normalniej do tego podchodzimy. Jesteśmy w stanie to, że tak powiem, tą rzeczywistość zaakceptować, nawet jesteśmy wtedy zadowoleni. Ale co zrobić, kiedy ona się różni? Czyli tak naprawdę, okej, nasze oczekiwania są takie, żeby robić super systemy, żeby one były poprawnie robione inżynieryjnie, albo przynajmniej, żeby były robione porządnie. Tak? Niekoniecznie musi być perfekcyjnie, o tym było wczoraj. Żeby były robione po prostu porządnie, zgodnie z sztuką. A rzeczywistość nie zawsze taka jest. Zatem mamy dwie opcje. Albo zmienimy oczekiwania, tak? I po prostu pogódźmy się z tym, albo zmieniajmy rzeczywistość, czyli szukajmy sposobów, jak w takim razie, być może jakichś reguł i tak dalej, co znaczy porządnie, albo gdzie się rozmijamy. I właśnie te drobne różnice, to jest to miejsce, gdzie się rozmijamy i czasami ta drobna różnica to jest to, co wystarczy zmienić, żeby już było porządnie. No dobrze. Tutaj gadam o różnych rzeczach. No to co to jest ta mantra? O co tak naprawdę chodzi? Sam jakby pomysł, sam koncept właśnie się wziął z życia. Z tego, że wielokrotnie ten scenariusz się powtarzał. Czyli zaczynamy pracę z zespołem, rozmawiamy o tym, jak skonstruowany jest system i dostajemy różne odpowiedzi, przynajmniej w pewnym zakresie różne odpowiedzi. I później to widać w systemie, tak? że to się rozjeżdża. I w związku z tym na początku powstał taki test, taki warunek końcowy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, tak w cudzysłowie, że każdy o trzeciej nad ranem jest w stanie bez zająknięcia powiedzieć, jakie klocki są, z jakich klocków składa się nasz system, jakie są ich odpowiedzialności, co tam powinno się dziać i co się nie powinno dziać. Jeżeli tu będziemy mieli zgodę, to na pewno już część problemów, część właśnie tej erozji, która następuje architektury, to tego się pozbędziemy, albo jeżeli nie pozbędziemy, to zminimalizujemy. I to jest test końcowy, który chcieliśmy osiągnąć i naszym celem było to, żeby każdy w zespole, wszyscy, żeby odpowiedzieli tak samo. Tak samo to byli w stanie zdefiniować. I to jest punkt wyjścia do mantry. A mantra to są trzy rzeczy. Mantra architektoniczna. Jedno to jest
Okej, okay. Jakie klocki? Z czego składa się nasz system? Najlepiej to zwizualizować. Czy jakakolwiek forma rysunku, diagramu. Kochamy UML-a? Okej, okay, możemy robić UML-a. Nienawidzimy UML-a? Może to być po prostu jakikolwiek rysunek. Prostokąty połączone z strzałkami. No, zaraz parę przykładów zobaczymy. Coś, co będzie zrozumiałe dla zespołu, w którym pracujecie, ale też adekwatne do jakby wielkości zespołu i projektu. Tak? No bo co innego będzie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zespołem 7-osobowym czy 5-osobowym i to wszystko jakby organizujemy sobie wewnątrz, a co innego, kiedy mamy do czynienia z 80-osobowym zespołem. Wtedy być może kartka przywieziona na ścianie to już będzie trochę za mało. Wtedy już trzeba bardziej sięgać po jakieś mocniej elektroniczne narzędzia, ściany w postaci monitorów, które wyświetlają te rysunki. Nieważne jak, ważne, żeby być w stanie to zwizualizować. Z jakich klocków składa się nasz system? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, powinniśmy zdefiniować odpowiedzialności. No, może takie duże słowo, chociaż myślę, że większość tutaj z was bardzo dobrze kojarzy, znaczy, krótko mówiąc, jeżeli już mamy te klocki, to co te klocki robią? Czego nie robią? To już parę razy używałem tych sformułowań. Co robią, czego nie robią? I nawet powiem wam, że często ważniejsze jest, czego tam nie powinno się robić. Co nie powinno być w kontrolerze, co nie powinno być w application service, co nie powinno być w business delegate. Ponieważ to nam mówi, ok, jak do tej pory łamaliśmy reguły czy zasady, które używaliśmy. Często to nawet jest ważniejsze, ponieważ łatwiej nam jest zdefiniować, ok, jak to powinno być, niż to, jakie błędy popełniamy. I jeszcze jest trzecia rzecz. Z tej strony, ok. To jest proces. Czyli krótko mówiąc, to musi się dziać. I to jest często jedno z największych wyzwań. Bo to, żeby sobie narysować diagram, czy jakiś tam kawałek klocków zdefiniować, to dalej, to wszystko znacie, to wszystko potraficie, to świetnie sobie z tym radzicie i praktycznie myślę, że jesteście w stanie na godzinę usiąść z zespołem, nawet jak tego nie macie, to jesteście w stanie to zrobić i nie ma problemu. Natomiast zazwyczaj niestety w zespołach największy problem jest z tym, żeby to działało. Tak? Żeby to działało. Nieraz zdarzałem się z taką sytuacją, że na przykład zespół osób, czy to jakiś tam lider i parę osób, czy jacyś architekci, czy ktoś, stworzyli jakiś fajny pomysł na architekturę. I później pytam, ok, to ile wam to czasu zajęło? No akurat 2 miesiące mieliśmy tam trochę luźniejszy czas. Dobra, a kiedy to zrobiliście? No tak pół roku temu mniej więcej. A co dalej się z tym stało? No wiesz, no, nie bardzo był czas, żeby się tym zająć. To mówię, co, 2 miesiące spędziliście i tak po prostu zostawiliście to? Nie szkoda wam tego czasu? Nie szkoda było tam poświęcać tyle energii? I często właśnie z tym, żeby to się działo, to jest jedno z największych wyzwań. Tak? Nie tylko wystarczy wymyśleć, nie tylko wystarczy stworzyć, nie tylko ponazywać, co też jest ważne, ale to musi się kręcić. Dlatego różnego rodzaju działania, to takie dużo różnych działań, żeby cały czas o tym mówić, cały czas to powtarzać, są jakby tutaj kluczowe. I dlatego w tej nazwie jest ta mantra architektoniczna, bo to jest coś, co musi żyć, to musi funkcjonować. To nie może być tylko raz wymyślone, powiesimy na ścianie i później okej, robimy dalej, tak jak było i nic się nie zmienia. To z tym trzeba żyć, z tym trzeba pracować. Trzy główne elementy, które tam mieliśmy wymienione w formie rysunkowej. Wizualizuj, czyli po prostu narysuj bloki. Narysuj, żeby było widać. Tutaj przynajmniej są dwie prezentacje na temat wizualizacji, w ogóle temat wizualizacji jest ostatnio bardzo modny, że to jest jeden z najlepszych sposobów komunikowania się, wymieniania informacji, więc wizualizujmy. Niech to będzie widać, nie chowajmy tego w jakichś tam diagramach, które gdzieś leżą na dysku i tam nikt nie zagląda. Narysujmy to, niech to gdzieś wisi, niech to będzie radiatorem, które wysyła do nas informacje, cały czas przypomina, co to jest. Drugie, zdefiniujmy, co to ma być, na czym polegają te klocki. Określmy te definicje. I trzecie, róbmy różne rzeczy, żeby to działało.
Okay. Jak możemy wizualizować? A, no i główny sęk jest taki, żeby... Ponieważ jednym z problemów jest to, że często no, albo nie mamy dokumentacji, albo mamy ją tak dużą i tak nieaktualną, że i tak nikt tam nie zagląda. Że jakby całe sedno jest szukanie pewnego środka, albo takiego, ja to lubię nazywać, jakby minimalnego podzbioru dokumentacji, który rzeczywiście daje nam wartość w projekcie. I tutaj właśnie o to nam chodzi, ta mantra też to realizuje, czyli szukamy takie rzeczy, takich prostych środków przekazu, które jednocześnie najwięcej nam wnoszą do zespołu. Dlatego prostota i może niekoniecznie super szczegóły na poziomie kodu, tylko właśnie główne elementy. Co to takiego jest na poziomie wizualizacji? Ach, po prostu klocki, tak? Załóżmy, że nasza architektura, powiedzmy, gdzieś tam się opiera o domain-driven design. No więc mamy pewne klocki, które znamy stamtąd, tak? Application service, factory na przykład, aggregate root, entity, value object, policy, specification i tak dalej, i tak dalej. Czasami, co jest bardzo zgubne, czasami nam się wydaje, ok, używamy domain-driven design, więc to jest wszystko jasne. Czyli nie musimy tego sobie wyjaśniać. Ok, no w końcu tego używamy, jest tam opisane, tak? Evans to opisał, Vernon i tak dalej. Jest to opisane, więc to chyba jest jasne. Nie, to nie jest jasne. Ponieważ tak naprawdę bardzo rzadko w którym projekcie, w którym zespole robimy to na 100% zgodnie z książką. Zawsze są jakieś różnice. Często jest tak, że to, co mamy, to, co jest w książce, to włączamy w coś, co już istnieje, w jakiś system legacy. Więc to naturalnie musi być, to nie jest dosłownie książkowo. Dlatego szczególnie wtedy, kiedy się coś wydaje oczywiste, tym bardziej warto to zdefiniować. Ok, inny przykład. Taka architektura bardziej anemiczna, bardziej taka w stylu powiedzmy Java 10 lat temu. Wiele systemów cały czas tak funkcjonuje i cały czas tak jest zbudowana i to jest normalne. Tu jakby nie wgłębiamy się w tym, jaki to ma sens, czy jaką to ma wartość. Ważne, żeby to było jasno powiedziane, jakie klocki mamy i jak one się ze sobą komunikują. Czasami możemy coś ważnego dopisać do nich, jeżeli to coś nam wnosi. Tak? Okej, okay, znowu to w tę stronę. Więc pytanie, okay, jak to wygląda w twoim systemie? Tak, jak byś narysował swój system? Czasami nie wszystkie architektury są oczywiste. Na przykład są architektury, gdzie osią systemu jest na przykład maszyna stanowa, co bardzo rzadko gdzieś w książkach i tak dalej się opisuje architektury tego typu, więc tym bardziej w takich systemach to ma wartość, żeby to było jasno wyartykułowane. Co jeszcze? Te bloki budujące to jest jakby jeden z elementów układanki. Jeżeli częścią istotną tego, co robimy, jest model, to również model warto zwizualizować, tak? Części modelu. Jeżeli tworzymy system, który komunikuje się jeszcze tak naprawdę z 20 innymi systemami i współdziała, to też warto sobie narysować na takiej zasadzie, ok, z takimi systemami gadamy, tak? w taki sposób, tak? Tu web serwisy, tu JMS-y, bo teraz sobie wyobraźcie, że przychodzi nowa osoba do zespołu, to ile ona musi czasu poświęcić, żeby wyczaić te wszystkie różne rzeczy, jeżeli tego nie ma podanego na tacy. Dochodzić do takich rzeczy to można miesiącami, czasami nawet latami można pracować w systemie i nie wiedzieć co, gdzie i jak i nie mieć świadomości pewnych konsekwencji. Więc wtedy pisząc kod, automatycznie często piszemy bzdury, jeżeli nie mamy tej świadomości. Zrobienie takich diagramów to często jest nawet przy skomplikowanym systemie kilka godzin, przy prostszym często godzina, półtorej, żeby mieć już pewien zarys. To nie jest nic skomplikowanego. Natomiast to daje właśnie tą bazę do komunikacji, do rozmowy. Nawet kiedy powiedzmy w jakimś zespole czy w grupie wymyślamy nowe rozwiązanie, to łatwiej będzie nam dyskutować o tym rozwiązaniu, odnosząc się do tych bloków, pokazując je do czegoś, co już mamy gdzieś tam wryte na stałe, niż za każdym razem szyć jakby od początku. Okej. Okay. Druga rzecz to odpowiedzialności.
Czyli co tak naprawdę, za co ten klocek odpowiada, tak, tu w kontekście bloków budujących. Tak, czyli znowu, tu akurat jest przykład z domain-driven design, tak, czyli value object. To co tak naprawdę powinno być w value objectie, za co on odpowiada, kiedy go stosujemy, kilka takich rzeczy. Okay. Analogicznie dla innych klocków, na przykład entity, repozytory, to przykłady, tak, tutaj sobie to dopasowujemy do systemu. I tutaj też nie chodzi nam o definicje książkowe, tak, bo teraz no, nie chodzi o to, żeby stworzyć tą mantrę i wziąć Fowlera, tak, albo właśnie Evansa i przepisać to, co tam jest. Ważniejsze są takie żywe pytania, które mamy, że tak powiem, z projektu, wyciągnąć z tego, co się działo. Czyli jedno z pytań to, ok, co w tym klocku powinno się dziać? To jest jedno pytanie. Jakie czynności, co tam robimy? Jakie operacje są w tym klocku wykonywane? A z drugiej strony, tak jak wspominałem wcześniej, często równie istotne jest to, czego tam się nie powinno robić. Jeżeli system długo funkcjonuje, to już takich złamań reguł jest bardzo dużo. Warto je kolekcjonować. Wtedy jak przychodzi ktoś nowy do zespołu, albo nawet jeżeli mamy wątpliwości, to zawsze możemy tam zajrzeć. Często dobrym pytaniem jest to, na jakie problemy napotykamy w przypadku na przykład kontrolera. Co tam często się dzieje, co nie powinno się dziać. Ok, przykład. Tak? Kontroler, co powinno się dziać? To akurat z jednego systemu takiego bardziej anemicznego, tak, przyjmuje request, dokonuje złożonej walidacji, składa dane do wywołania serwisu, wywołuje serwis, wynik pakuje do JSON-a, określa kolejny widok. I to tam się powinno dziać. Potencjalnie to, czego nie ma na tej liście, się nie powinno tam dziać. Często jeszcze jednym pytaniem, które warto sobie zadać, to jest jak jest. Bo to jak powinno być, a jak jest, to czasami są różne rzeczy. I często jak pytamy, a jak jest, to jest odpowiedź, dzieje się wszystko. Czyli w tym kontrolerze w zasadzie wszystko można znaleźć. Jak system ma kilkanaście lat, to na pewno można wszystko znaleźć. Czego się nie powinno, co tam się nie powinno robić? Na przykład prostej walidacji, bo to powinniśmy robić za pomocą frameworka. Na przykład złożonego przetwarzania JSON-a, bo on powinien gdzieś tam przychodzić skądś. Nie powinniśmy robić logiki dziedzinowej, czyli na przykład decydować w kontrolerze na temat tego, czy zlecenie się wykona, czy nie. To są przykłady, co się nie powinno dziać. Okay. I ostatni element z tych wszystkich. Ten, który potencjalnie jest tak najtrudniejszy, ponieważ co do tych pierwszych dwóch, to nie mam wątpliwości, że w zasadzie już jesteście w stanie od ręki to zrobić. Natomiast zawsze wyzwanie jest tym kawałkiem. Jak to zrobić, żeby to działało? I pierwszą rzeczą, już tak operacyjnie, po prostu trzeba najpierw to zdefiniować. Czyli to, co sobie pokazywaliśmy. Narysować, zdefiniować i odróżnić to, jak jest i jak powinno być. Tak? To są dwie różne rzeczy. Jak jest i jak powinno być. Bo często, kiedy mówimy o tym i kiedy na przykład zadaję pytanie, ok, to jak ten system jest zbudowany? To ludzie mówią, jak powinno być, a okazuje się, że a co się dzieje? Jak się zagląda do kodu, to tam w ogóle się dzieją różne inne rzeczy. Więc to, jak jest, a jak powinno być, to są dwie różne rzeczy i warto je rozdzielić. To też nam jakby pozwala lepiej zróżnicować to, co mamy w porównaniu do tego, co chcielibyśmy mieć. Druga rzecz, to trzeba to rozpowszechnić. Co to oznacza? No chociażby, najlepiej, jeżeli to nie jest jakiś strasznie duży zespół, to najlepiej tą mantrę zrobić razem. Tak? Na bazie chociażby zrobić taki warsztat, zebrać tam osoby w zespole, każdy określa te bloki, określa odpowiedzialności i później to merdżujemy, patrzymy, gdzie są wspólne rzeczy, gdzie są różnice, wyjaśniamy to i ostatecznie budujemy jedną wspólną postać. No, kiedy jest już bardzo duży zespół, to prawdopodobnie ktoś musi to jednak pociągnąć, tak, zamiast jakby wszystkich, na przykład 80 osób nie da się tak do końca w to zaangażować. Albo przynajmniej musi to być bardziej złożony proces. W każdym razie, żeby to ustalić, żeby to zrobić i rozpowszechnić, czyli okay, ogłosić również, że to działa, w takim miejscu to wisi na przykład, w takim miejscu możemy do tego zajrzeć. Takim dodatkowym elementem, który pomaga temu rozpowszechnianiu, to jest włączenie
można powiedzieć, weryfikacji tej mantry do chociażby definition of done, jeżeli używamy czegoś takiego. Albo przynajmniej do jakiejś takiej checklisty, która na końcu, jak już mamy zadanie zrealizowane, tak, to sprawdzamy, ok, czy to zostało zrobione, czy to, i czy rzeczywiście ta implementacja, która została zrobiona, zachowuje reguły tej mantry. Jeżeli następnym elementem to przeglądy kodu, czyli jak robimy przegląd kodu, to również patrzmy pod tym kątem, czy to się zgadza z mantrą, czy to jest realizowane, a jak nie, to raz na jakiś czas róbmy retrospekcję. Tak? I ja często polecam, żeby to były osobne retrospekcje. Tak? Nawet jak robicie retrospekcje chociażby scrumowe czy jakieś inne agile'owe, to róbcie osobne retrospekcje na temat designu, gdzie konkretnie się na tym skupiacie, bo często jeżeli jest taka retrospekcja projektowa, może tam jest jakiś klient i tak dalej, to nawet nie ma czasu i jakby nie ma sensu mówić o takich rzeczach. Rozmawiajmy osobno, poświęćmy temu osobny czas. I to jest właśnie też moment, w którym uzupełniamy w tej mantrze tą część, co się nie powinno dziać w tych klockach. Bo często po jakimś tam czasie okazuje się, okay, że no dobra, umawialiśmy się na to, a i tak jakieś tam się rzeczy pojawiają. Więc to jest dobry moment, żeby po pierwsze się zastanowić, dlaczego się tam pojawiają, a po drugie, żeby być może właśnie dopisać do tej listy, okej, nie było takiego case'u do tej pory, ale teraz ustalamy, że tego nie robimy tutaj, tylko gdzieś indziej. I jako jakby naturalną konsekwencją tego, że uaktualniamy, tak, mantra to jest żywa konstrukcja. Tak jak już pewnie nieraz słyszeliście, że architektura to jest żywa konstrukcja, to nie jest coś, co da się stworzyć raz w pewnym momencie, później przez 15 lat można tworzyć system i to już się nigdy nie zmieni. Nie, tak samo z tą mantrą. Właśnie mantra jest takim dobrym narzędziem, które jeżeli będziemy go używać, to może nam zacząć podpowiadać, że okej, być może czas na jakieś trochę zmianę architektury albo być może nawet lokalnie zrobienie pewnego rozwiązania, nie wiem, właśnie zaczynamy zauważać, że to, co się dzieje w jakimś kawałku systemu, to jest bardziej maszyna stanowa, więc i coraz trudniej nam to upakować w te klocki, które mamy, więc być może któraś z takich retrospekcji doprowadzi nas do tego, okej, zastanówmy się, czy jest sens i czy warto to przekształcać, być może do jakiegoś innego rozwiązania. I to jest też element, który będzie sprawiał, że to ma wartość, że to żyje cały czas. I to, żeby to żyło, to te wszystkie rzeczy muszą się dziać jednocześnie. Nie wystarczy robić jednej. Jak będą się dziać jednocześnie, to będzie funkcjonować. Okej. To jest, zawsze jest pytanie, okej, a co w kodzie legacy? Co z systemami legacy? Ponieważ akurat mam to szczęście, czy może nie szczęście, ale ja akurat lubię pracować z systemami legacy, że w systemach legacy nie ma łatwych odpowiedzi. Że to, co się świetnie sprawdza, tak, test-driven, BDD, DDD i tak dalej, to na nowym projekcie super, ale w legacy to często jest niezła zagwozdka, co z tym zrobić. I tak samo jest z mantrą. Że tu sytuacja trochę nam się komplikuje. Jak mamy system, który już funkcjonuje, to często jest tak, że na przykład ten system zaczął być pisany 15 lat temu w C. Później zaczęto pisać w C++. Później ktoś wpadł na pomysł, żeby to przepisać na Java. Później jeszcze zaczęły dochodzić do tego jakieś serwis busy i tak dalej. I okazuje się, że ta cała historia jest zaszyta. I wtedy tym bardziej istotne jest to, żeby sobie określić to jak to piszemy. Czy na przykład w tym systemie to w ogóle się silimy, znaczy jeżeli ten system jest większy, tak, i czy w tym module silimy się na to, żeby dążyć do tego idealnego obrazu, który mamy na teraz, tej idealnej mantry, czy być może ten stary kawałek powinien się rządzić swoimi prawami, a ten stary kawałek swoimi, tylko to trzeba nazwać. Często jest to niezdefiniowane i ludzie piszą, mają właśnie w różnych kawałkach systemu kompletnie różne rozwiązania, w różnych jakby podejściach, w różnych technologiach i nie do końca wiedzą, co mają robić w takich sytuacjach. Więc przy takich złożonych systemach może się okazać, że mamy kilka mantr, czyli kilka jakby definicji dla różnej części tych systemów.
Okej, okay, i teraz na koniec pytanie, no w zasadzie nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tak? No, narysować sobie diagram, tak, zdefiniować pewne odpowiedzi, no i żeby się to działo, no może w tym działo się, jest taka zasada, dlaczego się to nie dzieje? Więc kilka takich, właściwie takie trzy rzeczy, dlaczego się najczęściej się to nie dzieje, pewnie są inne powody. Dlatego, że często to się wydaje oczywiste. Tak? Korzystamy, to co mówiłem, korzystamy z domain driven design albo używamy architektury J2E klasycznej i tak dalej, więc no wiadomo, tam są takie i takie klocki, więc co tu wyjaśniać? Nie. Wtedy tym bardziej trzeba sobie. I coś jest bardziej oczywiste, tym warto się upewnić, że naprawdę rozumiemy to wszystko tak samo. Inna jakby taka kwestia, która się pojawia, to no przecież ludzie to wiedzą. Już piszą ileś tam czasu, no okej, okay, no przyjdzie nowy, to trochę będzie musiał się pomęczyć, ale no po paru miesiącach się przyzwyczai. Może tak, może się to uda, ale to jest, jak dla mnie jest to po pierwsze najgorszy sposób uczenia się, a po drugie to jest jedna z największych strat czasu, gdzie ludzie zamiast w tydzień czy dwa dowiedzieć się, jak to wszystko działa, dochodzą do tego przez miesiącami. Jeszcze jest jedna rzecz, często właśnie ci liderzy, o których pokazywaliśmy sobie tam na krzywej Gaussa, często jest tak, że wydaje nam się, właśnie nam, liderom, że jak my to wiemy, to inni też to wiedzą. I czasami spotykam się z takimi sytuacjami, że na przykład rozmawiam z architektem, z liderem i on mówi, okej, tutaj mamy, ta architektura wygląda tak, tutaj będziemy robić taką zmianę, no i kurczę, rzeczywiście świetny koncept, świetne pomysły. Później rozmawiamy z ludźmi z zespole i oni mówią, no tutaj tak to robimy, ale w zasadzie ja nie wiem, w jaką stronę zdążamy. Jak to powinno być? Tak? Często zapominamy o tym, że jeżeli to wymyślimy, to właśnie musimy przełożyć to tak, żeby inni również to rozumieli, żeby zaczęli tego używać. I po to w tej mantrze jest ta trzecia część, czyli to, żeby napędzać. To się samo nie zadzieje, ludzie sami nie wchłoną tej wiedzy, a przynajmniej nie wchłoną tego w sposób uporządkowany i zorganizowany, taki, żeby to było efektywne. I to trzeba po prostu zrobić. Okej, okay. Trzy kawałki, wizualizuj, zdefiniuj, a później napędzaj. To jest mantra i to wszystko na dzisiaj.